Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, porada 258. Jak pokazać ujemne wartości czasu? Jeśli zrobimy sobie tutaj proste odejmowanie czas drugi, odjąć czas pierwszy, to będziemy mieli wyniki ujemne. Excel nie jest w stanie pokazać takiego czasu, ale jeśli sobie naciśniemy Ctrl-Shift-Tilde, żeby przejść do formatowania ogólnego, to widzimy, że tu są jakieś wartości. Jest konkretna liczba, tylko Excel nie prezentuje jej, komunikuje, że czas nie powinien być ujemny. Ale my czasem chcemy pokazywać ujemny czas. Jak to możemy zrobić? Chyba najprościej za pomocą formatowania niestandardowego. Robimy sobie, tylko musimy najpierw odpowiednio przygotować dane. Nie możemy mieć tutaj prostego odejmowania, musimy mieć wartość bezwzględną, czyli potrzebujemy moduł liczby. Czyli w tej sytuacji będziemy mieli wartości dodatnie, ale będziemy chcieli je przedstawić w odpowiedni sposób. Czyli zaznaczam obszar, gdzie chcę mieć moje nowe formatowanie, naciskam Ctrl-1, przechodzę do niestandardowego i robię sobie coś takiego. Naciskam sobie minus. I załóżmy, że ja chcę mieć najpierw godziny, dwukropek, później minuty. I widać, że będzie mi pokazywał niejako ujemny czas. Zatwierdzam sobie OK. I widać, mam tu ujemny czas. Jeszcze mogę sobie nawet Alt równa się zrobić sobie z tego sumę, ile tu było godzin na minusie. Tylko co tu jest istotne? Te wartości Ctrl-Shift-Tilde aktualnie są dodatnie. Jeśli byśmy się pozbyli tego modułu, to Excel znowu nam będzie rzucał niestety komunikat w błędzie, tak? Będzie pokazywał hasze, że nie jest w stanie tej wartości wyświetlić, bo widzi, że chcemy pokazywać czas, a on ma napisane, że ujemnego czasu nie może pokazywać. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię, to subskrybuj kanał po więcej porad, informacji na temat Excela.